Cześć. To już 4 lata, jak się ze mną męczycie. A ja oglądam wasze filmy więcej niż 4 lata, ale 4 lata ja jestem w ogóle na YouTubie. Co ja przez te 4 lata narobiłem? Mam prawie 1200 filmów. To są filmy różne. To są apele, jakieś porady dla młodzieży, dla dorosłych. Różne filmy jest. Niektórzy widzowie są ze mną od samego początku. To wiedzą dokładnie. Cóż ja jeszcze mam? Prawie 850 tysięcy wyświetleń swoich filmów. I to na całym świecie. No i co ja poznam? No poznaję. No wasze filmy przecież poznaję i oglądam. Jak któreś mnie interesują, to częściej oglądam. Taki też chcę się rozerwać, to te sztuczki z kartami oglądam. I wszystko, co mogę, tylko jak zawsze mówię, gier nie oglądam i nie gram. Bo ja nie gram już. To nie ten wiek, żeby grać. Nie wiem, o co za bardzo tam chodzi, także gry omijam. I ani subskrybuję tych kanałów, tam subskrybuję najczęściej kulinarne kanały, chociaż nie tylko kulinarne, bo chyba subskrybuję, jak się nie mylę, około 300 kanałów. Tak jakoś na liczniku było w panelu. Ale to już tak właśnie, jak mówię, 4 lata. W tym roku, jeszcze w tym roku powinny być filmy z miejsca, w których jeszcze nigdy nie kręciłem żadnego filmu. Na jesień wyskakuję do córki do Londynu. I tam ponagrywam trochę filmów. Pierwsze oczywiście 3 filmy to chciałbym nagrać w samolocie. Start, przelot i lądowanie. Nie będzie to 2 godziny 20 minut za przeproszeniem pieprzenia, jak samolot leci od startu do lądowania. Tylko będą to 3 krótkie filmy. Start ze 3 minuty, może 4. Lot. Może będzie coś ciekawego do pokazania. Te jakaś porada w czasie lotu. Też tam 4-5 minut. Tak samo i z lądowaniem będzie. A później to już z córką i z wnukiem w Londynie będę starał się nagrać jakieś filmy. Pierwszy to pewnie będzie przy domu, a jak wyjdziemy w miasto, gdzieś córka mi zawiezie, ale to z moim chodzeniem to sami wiecie, że to jest żadne chodzenie, tylko chirurg, szpital, noga pada, zdrowie pada, już wam nie będę narzekał. Ale od ostatniego roku, jak nagrywałem film, 3 lata na YouTubie, to od tego czasu się zmieniło, to i zawał, i jakieś nadżerki w żołądku. Teraz noga pada i pewnie, że ja się starzeję, wszystko się zmienia. Truł wam więcej nie będzie, ale dzięki za 4 lata, że jesteście ze mną i ja z wami i mogę was oglądać. I oglądam, subskrybuję co po niektórych, lajkuję wszystkich. Jak mi się film nie podoba, to nie wciskam ani łapki w górę, ani w dół, tylko nic. Obejrzę i do widzenia. Dobra, trzymcie się i do zobaczenia i do usłyszenia. Może i będzie 5. rocznica pobytu na YouTube. Zobaczymy, jak to będzie. Cześć, trzymcie się.